Dobry wieczór Państwu. Copernicus Festival 2024 Maszyna. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa tu zebranych w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, jak także tych, którzy oglądają nas albo na żywo, albo będą oglądać nas w przyszłości na kanale Copernicus na YouTubie. Ja się nazywam Tomasz Miller i zanim przywitam naszą wyjątkową gościnę dzisiejszą, chciałem jeszcze wspomnieć, że Copernicus Festival Maszyna może istnieć tylko dzięki wsparciu wielu osób i podmiotów. No i chcielibyśmy podziękować naszym partnerom, którymi są Małopolska Organizacja Turystyczna i miasto Kraków. Proszę Państwa, naszą dzisiejszą prelegentką jest astrofizyczka. Zanim przedstawię, to jeszcze tylko wspomnę, że no, można spytać, w jaki sposób astronomia łączy się z tematem przewodnim dzisiaj, tegorocznego festiwalu, czyli z maszynami, no ale bez maszyn nie byłoby współczesnej astronomii. Astronomia byłaby czymś niewiele więcej niż tylko patrzeniem w gwiazdy, takim romantycznym. I o tym między innymi opowie nasza dzisiejsza prelegentka, którą jest pani profesor Agnieszka Pollo z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, a także z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opowie nam o astronomii bliskiej przyszłości. Dane, maszyny i ludzie. Bardzo, bardzo dziękuję za wprowadzenie i bardzo dziękuję za Państwa obecność. Muszę przyznać, że najpierw zabrałam się za szykowanie tego wykładu, mając właśnie te maszyny w pamięci, że to jest to, o czym powinnam Państwu dzisiaj opowiedzieć. Potem przeczytałam zapowiedź wykładu i sobie pomyślałam, że może chcieliby Państwo czegoś więcej, więc w razie czego mam nadzieję, że to coś więcej w ramach dyskusji będziemy uzupełniać. Ostatecznie slajdy to tylko podkładka z obrazkami, ale ważne jest to, o czym będziemy mówić. No więc pierwszy pomysł na to, o czym moglibyśmy mówić, i to nie jest to, o czym będzie ten wykład, który podrzucił mi pan Łukasz, był taki, że może spojrzymy na wszechświat jako na maszynę. No i to jest trochę karkołomne podejście, dlatego że wszechświat to jest jednak dość skomplikowany twór i tak naprawdę, przyznajmy, nie wiemy do końca, jak ten wszechświat działa. Znamy prawa fizyki, testujemy je i wygląda na to, że działają bardzo dobrze, ale jeżeli opisujemy wszechświat w takiej globalnej skali, w tej chwili próbujemy opisywać wszechświat głównie w oparciu o ogólną teorię względności. To jest taki bardzo ładny koncept, że jeżeli mamy ogólną teorię względności, taką prawie że teorię wszystkiego, nie do końca, no bo jeszcze trzeba ją uzgodnić z fizyką kwantową, to może da się ją wykorzystać do opisania wszechświata. No i o dziwo ten koncept działa bardzo dobrze. Można właśnie na podstawie równań ogólnej teorii względności stworzyć wiele różnych modeli wszechświata, wychodząc z różnych założeń. I w tej chwili wygląda na to, że taki model wszechświata, taka wersja wszechświata, która najlepiej pasuje nam do tego, co obserwujemy, bardzo wielu różnych typów obserwacji, to jest wszechświat, który nazywamy umownie wszechświatem wypełnionym zimną, ciemną materią ze stałą kosmologiczną. Co w praktyce oznacza, że dzisiejszy wszechświat, jeżeli spojrzymy na bilans jego materii i energii, no właśnie, głównie składa się ze składnika powiązanego ze stałą kosmologiczną, który dzisiaj tak bardziej elegancko nazywamy ciemną energią. I ciemna energia odpowiada za prawie 70% bilansu materii i energii wszechświata. Kolejny znaczący składnik to jest ciemna materia, 25%.
No i ta materia, którą znamy, którą możemy opisać, którą opisuje teoria fizyki cząstek, to jest niecałe 5% tego bilansu. Więc jeżeli pogodzimy się z tym, że wszechświat w 95% składa się z czegoś, czego nie znamy, nie widzieliśmy, nie rozumiemy, to mamy świetną teorię, która go opisuje. No ale ponieważ jednak jest tam to 95%, którego nie znamy i nie rozumiemy, to przydałoby się to dalej badać, no i przydałoby się przy pomocy obserwacji dalej testować, czy to jest ten model, czy to jest ta wersja, czy może coś zupełnie innego. I próbować zrozumieć, czym jest ta ciemna materia, czym jest ta ciemna energia. Żeby było ciekawiej, to ładnie brzmi, że ta znana, zwykła materia to jest 5% całego bilansu, więc wydawałoby się, że przynajmniej te 5% mamy w zasięgu i możemy badać, opisywać, ale tak też nie jest. Dlatego, że to, co we wszechświecie obserwujemy, no to są te obiekty, które widać na niebie, które w jakiś sposób świecą, czyli przeważnie gwiazdy, a w większej skali skupiska gwiazd, czyli galaktyki. Tymczasem galaktyki tej materii, znanej nam materii, którą nazywamy barionową, zawierają gdzieś około 7% wszystkiej tej materii. Więc 7% z 5%. Reszta materii, tej nam znanej, istnieje w postaci bardzo rozproszonego gazu. Gazu w gromadach galaktyk, gazu rozproszonego między gromadami o różnych własnościach, a żeby było jeszcze ciekawiej, części tej materii po dziś dzień nie jesteśmy w stanie znaleźć. Więc nie jesteśmy nawet w stanie doliczyć się do końca tej pozornie znanej materii. To jest znane w astronomii pod hasłem problem zaginionych barionów. W związku z tym, jeżeli mówimy o poznawaniu wszechświata i testowaniu teorii tego, jak ta maszyna wszechświat działa, no to musimy sobie uświadomić i warto to mieć w pamięci, że badamy ten wszechświat, obserwując 7% z 5%, no czyli jakieś 0,35% jego zawartości, jego bilansu. W związku z tym bardzo ważne, żeby chociaż te małe procenty być w stanie dobrze poznawać i dobrze zrozumieć, jeżeli już mamy wyciągać z nich jakieś szersze informacje i szersze konkluzje. No więc teraz kolejny punkt, co my właściwie w tej astronomii możemy obserwować. Nie będę tutaj mówić o wszystkich możliwych typach obserwacji, ale spróbuję to potraktować tak bardziej globalnie. No więc podstawowy nośnik informacji, to się wydaje trywialne, ale nie jest tak do końca trywialne. Podstawowy nośnik informacji to jest światło, czyli fale elektromagnetyczne. Z naszego astronomicznego punktu widzenia światło to nie jest tylko to światło, które widzimy naszymi oczyma, więc to nie jest tylko ten zakres optyczny. Tak naprawdę to jest bardzo malutki fragment całego widma, całego zakresu światła elektromagnetycznego, więc jak mówimy o świetle, to mówimy o falach radiowych, podczerwonych, ultrafioletowych, milimetrowych, optycznych, rentgenowskich, gamma. To wszystko to są różne odmiany światła. No i teraz w ciągu ostatnich, można powiedzieć, 20-25 lat astronomia przeszła tu pewną, nie wiem, czy ewolucję, czy wręcz rewolucję, a mianowicie zaczęła obserwować wszystko, próbować zbierać te wszystkie obserwacje razem, analizować te wszystkie obserwacje wspólnie. I teraz proszę zwrócić uwagę, że nie jest to wcale oczywiste. Jeżeli spojrzymy na te obrazki tutaj, to jest nasze niebo widziane w różnych długościach fal, bynajmniej nie wszystkich. No i
Co nam się tutaj rzuca w oczy? Przede wszystkim to, że te obrazki są w gruncie rzeczy zupełnie różne. To, co je łączy, to to, że wszystkie no, mają jakąś taką kreskę tutaj w środku. To jest płaszczyzna naszej galaktyki, która świeci z grubsza w każdym zakresie fal, ale już jak to światło się rozkłada, jak ono wygląda, gdzie jest, gdzie bardziej jest, gdzie bardziej nie ma, to już jest zupełnie inna kwestia. I druga rzecz, która tutaj się pewnie rzuca w oczy, jest taka, że w zakresie optycznym, czyli tym dostępnym naszym oczom, widzimy w gruncie rzeczy bardzo mało. Znacznie więcej widzimy w innych zakresach fal. No i teraz, jeżeli chcemy powiedzieć coś globalnego, czy o całym niebie, czy o jakichś obiektach, które tutaj widzimy, na przykład o tutaj widzimy obłoki Magellana, to przydałoby się pozbierać te wszystkie obserwacje razem, złożyć razem. To jest bardzo nietrywialne zadanie i dlatego do stosunkowo niedawna te obserwacje były traktowane tak dosyć osobno. Zwykle było tak, że obserwatorzy radiowi, a radioastronomowie obserwowali swoje rzeczy, obserwatorzy powiedzmy rentgenowscy obserwowali swoje rzeczy. Czasem udało się te informacje złożyć razem i przeanalizować razem, ale też dość często było tak, że jedni i drudzy mierzyli niby tę samą wartość, ale na podstawie tych różnych informacji i dostawali zupełnie inny wynik. I się tym nie przejmowali, no bo za bardzo nawet ze sobą o tym nie dyskutowali. No teraz jednak wszyscy ze sobą dyskutują i teraz to, co jest o dziwo, ale jednak nowością nadal w astronomii, to jest to, że składamy te wszystkie informacje razem i próbujemy zrozumieć, jak ten wszechświat działa, jeżeli widzimy go w całym zakresie elektromagnetycznym od radia po promienie gamma. To nie jest proste zadanie, dlatego że każda z tych dziedzin, każda z tych obserwacji to są inne typy detektorów, inne metody detekcji, inne metody analizy obrazu, inna rozdzielczość, czyli inna wielkość tak jakby piksela na tych mapkach, które obserwujemy, inne zakłócenia, cała masa problemów. Ale to jest ta astronomia, którą mamy dzisiaj i to znane jest pod hasłem astronomii wielozakresowej. Teraz jeszcze światło, właśnie takie fale elektromagnetyczne w różnych długościach fal, może nieść nam różnego typu informacje. Przede wszystkim, jeżeli coś mierzymy, no to mierzymy, widzimy, robimy zdjęcie nieba, no i mamy jasność jakiegoś punkciku, który sobie znajdziemy i jego położenie. I tak naprawdę te podstawowe informacje astronomiczne, podstawowe zdjęcia astronomiczne, z którymi zazwyczaj mamy do czynienia, wyglądają właśnie tak. Bynajmniej nie tak jak atrakcyjne zdjęcia, które się potem pokazuje w mediach. Teraz do tej informacji, którą podstawowej, możemy dołożyć informację o kolorze. Można by powiedzieć, kolor, co to jest, to każdy wie. No więc nie do końca. Dla astronoma kolor to jest różnica natężenia pomiędzy dwiema długościami fal. Więc to jest też coś, co nasz umysł postrzega, nasze oko postrzega jako kolor, ale w astronomii kolory są precyzyjnie zdefiniowane. Ale też z tego wynika, że jeżeli astronom mówi o kolorze, to może mówić o czymś zupełnie nieintuicyjnym, bo może mówić, że coś jest niebieskie, ale mając na przykład kolor mierzony w ultrafiolecie, czyli różnicę pomiędzy dwiema długościami fal w zakresie, który dla ludzkiego oka jest zupełnie niewidoczny. Po prostu, jeżeli coś będzie niebieskie, to będzie oznaczało, że w zakresie, że tam, gdzie fala jest bardziej energetyczna, ma większą częstotliwość,
natężenie światła jest większe. No i te piękne zdjęcia, które się pojawiają, zwykle są skutkiem złożenia obserwacji z kilku filtrów, które obserwują w różnych długościach fali. Dzięki temu można zmierzyć te kolory, czyli różnice, i zobrazować je właśnie w ten sposób. Więc to nie jest do końca to, co widzimy przy pierwszym pomiarze. Teraz mamy też trochę bardziej złożone i zazwyczaj trochę bardziej czasochłonne obserwacje. I takimi obserwacjami są na przykład obserwacje spektroskopowe. Każdy pewnie miał do czynienia na przykład z pryzmatem. Wiemy, że jak światło pada na pryzmat, to można je rozszczepić na poszczególne kolory, na poszczególne długości fal. No i jeżeli obserwujemy obiekty astronomiczne takimi spektrografami, dostajemy widma, czyli informacje, jak światło rozkłada się pomiędzy różnymi długościami fal, jakie jest jego natężenie w różnych długościach fal. I to jest bardzo cenna informacja, dlatego że jak tutaj Państwo widzicie na tym wykresie, to są widma z projektu, w którym uczestniczyłam, więc to są wszystko widma galaktyk dosyć odległych, o 5 do 7 miliardów lat świetlnych. I zarówno nachylenia tych widm, jak i te linie, które tam widać, te kształty, które się pojawiają, mówią nam ogromnie dużo o tym, co w tych galaktykach się dzieje, czym te galaktyki są. Więc dla doświadczonego obserwatora rzut oka na takie widma pozwala powiedzieć, która galaktyka jest eliptyczna, a która jest spiralna na przykład. No i jeszcze jedną cechą, jeszcze trudniejszą do mierzenia, więc do tego też potrzebujemy osobnych urządzeń, polarymetrów, jest z kolei pomiar polaryzacji, czyli takiego pewnego rodzaju uporządkowania światła. To wszystko można wyciągnąć z obserwacji właśnie fal elektromagnetycznych, tyle tylko, że do obserwacji w każdym tym zakresie trzeba mieć tak naprawdę osobne obserwatorium, osobne instrumenty, osobną metodologię. I teraz do każdego z tych typów obserwacji też trzeba mieć osobne instrumenty, osobną metodologię i trzeba to od nowa zrobić. Więc takie proste obserwacje fotometryczne, gdzie mierzymy po prostu jasność i ewentualnie kolor, są stosunkowo łatwe i stosunkowo tanie, dlatego że stosunkowo, nie żeby bardzo, dlatego że tutaj po prostu robimy coś w rodzaju zdjęcia. Jeżeli chcemy robić obserwacje bardziej dokładne, one wymagają więcej czasu i kosztowniejszych urządzeń. Ale znowu, światło to nie wszystko. Jednak są jeszcze jakieś inne rzeczy, które do nas z kosmosu przylatują. I tymi rzeczami są na przykład różnego rodzaju cząstki elementarne. Przede wszystkim wszyscy pewnie słyszeli o neutrinach. Neutrina to są takie cząsteczki, które w ogromnych ilościach w każdej chwili przez nas przelatują, a jednocześnie są bardzo trudne do złapania, dlatego że oddziałują bardzo słabo. Dlatego że to oddziaływanie, jedyny typ oddziaływania, do jakiego są zdolne, to jest właśnie oddziaływanie słabe. Ogromny strumień neutrin płynie od nas ze Słońca, ale także z innych obszarów kosmosu. Jeżeli pamiętają Państwo, niektórzy z Państwa na pewno pamiętają, ostatnią supernową, która była z Ziemi widoczna gołym okiem, tylko niestety nie z naszej półkuli, to była supernowa w obłoku Magellana w roku 1987. I interesująca rzecz już wtedy była taka, że
najpierw zaobserwowano taką anomalię neutrinową. Okazało się, że niespodziewanie zarejestrowano kilkanaście neutrin. Neutrin przelatują przez nas miliony w każdym momencie, ale to, że daje się zarejestrować aż kilkanaście w krótkim okresie, to znaczy, że coś się dzieje. No i rzeczywiście okazało się, że coś się dzieje. Wybuchła supernowa. Więc wiele tego typu zjawisk można przy pomocy neutrin obserwować, tyle tylko, że neutrina są trudne do złapania, nowe obserwatoria neutrin w tej chwili są budowane. Inna kategoria cząstek to są promienie kosmiczne. Też Ziemia jest bombardowana w każdej chwili dużą liczbą cząstek, które przeważnie rozpraszane są w atmosferze, to są cząstki o bardzo wysokich energiach. Niektóre dolatują, inne tworzą takie tak zwane kaskady innych cząstek przez to, że się rozpraszają na cząsteczkach w atmosferze. Wiadomo, że jak jesteśmy, na przykład lecimy samolotem, to tego promieniowania dociera do nas jeszcze więcej. W przypadku astronautów na orbicie, no to już wiadomo, że trzeba badać wpływ. Oni tam czasami na przykład opowiadają o takich efektach świetlnych, co do których już wiemy, że człowiek tam widzi jakieś takie światło, jak mu promień kosmiczny trafi w siatkówkę. Więc to też są cząsteczki, które przylatują do nas z odległego kosmosu i tak naprawdę do końca nie wiemy nadal skąd. To jest takie bardzo rozproszone tło. Przypuszczamy, że one powstają w jakichś bardzo wysokoenergetycznych procesach, ale też są bardzo, bardzo efektywnie odbijane, rozpraszane, ale kosmos jest tego pełen. Więc obserwacje tego rodzaju nośników informacji to jest astrofizyka cząstek. Na pewno wszyscy Państwo słyszeli o hicie ostatnich lat, czyli o obserwacjach fal grawitacyjnych. Przez wiele lat fale grawitacyjne były takie trochę niepewne, nazwijmy to delikatnie. Właśnie z panem profesorem rozmawialiśmy przed wykładem, że sam Einstein w te fale nie wierzył. I wielu fizyków tak naprawdę nie wierzyło jeszcze całkiem ostatnio. Do ostatniej chwili to były dyskusje na ten temat. Ale obserwatoria LIGO, Virgo zaczęły obserwować fale grawitacyjne. Pierwsza detekcja pojawiła się w roku 2016. Wkrótce potem miała miejsce pierwsza jak dotąd detekcja jednocześnie sygnału fal grawitacyjnych i zjawiska, które można było obserwować także w różnych zakresach fal elektromagnetycznych. To był tak zwany wybuch kilonowej. Teraz już wiemy, że to było zderzenie dwóch gwiazd neutronowych. Wiemy też, że to bardzo zmieniło naszą wiedzę o tego typu procesach. Na przykład wtedy się dowiedzieliśmy, że przy takich zderzeniach produkuje się bardzo dużo złota. Większość złota, jakie mamy teraz, to właśnie najprawdopodobniej powstało w procesie takich zderzeń gwiazd neutronowych, czyli procesów, które mogą być źródłem i fal grawitacyjnych, i błysków w różnych zakresach promieniowania. I od tego czasu narodziła się właściwie cała nowa dyscyplina astronomia fal grawitacyjnych. Buduje się nowe obserwatoria. To jest jedna z tych rzeczy, które będą rozwijane w przyszłości. Ale tak jak wynika z tego, co powiedziałam, to też jest informacja, którą trzeba połączyć z całą resztą. Mamy wreszcie, jeżeli wrócimy do obserwacji opartych na falach elektromagnetycznych,
pomiary, które ja bym nazwała pomiarami niebezpośrednimi. Czyli obserwujemy pewne zjawiska i na tej podstawie dedukujemy, co tam jest niewidocznego. I takim bardzo ładnym przykładem tego typu pomiarów jest zjawisko soczewkowania grawitacyjnego. Soczewkowanie grawitacyjne to jest coś, co wynika właśnie z ogólnej teorii względności, która mówi, że masa i przestrzeń są ze sobą powiązane. To i przestrzeń, i masa stanowią taką jeden system. W związku z tym, jeżeli mamy masywny obiekt, to możemy sobie wyobrazić, że ten masywny obiekt to tak jakbyśmy wrzucili piłeczkę na napięty obrus. On tam robi taką małą dziurkę. No nie dziurkę, tylko taki dołek w tej przestrzeni. Deformuje przestrzeń. W związku z tym, jeżeli między nami a obiektem, który obserwujemy, jest jakiś masywny obiekt, nawet taki, którego nie widzimy, to możemy się spodziewać, że światło podróżując przez tę przestrzeń wokół tego masywnego obiektu troszeczkę zostanie zdeformowane, troszeczkę skręci. I tego typu obserwacje są źródłem właśnie bardzo wielu rodzajów informacji. Nie będę tutaj wchodzić we wszystkie. Na przykład tutaj na moim pierwszym slajdzie mamy kwintet Stefana. Tutaj właśnie mamy w tle. Nie, gdzieś dalej będę miała ładniejsze przykłady. Pewnie, przepraszam. Dobrze, mogłam tutaj coś ładnego dać, ale to wrócę do tego później. Mamy tutaj obrazek, który może jest taki trochę mniej efektowny w tej górnej części, no bo on właśnie pokazuje, że światło nam przelatuje przez rozkład masy i trochę się deformuje po drodze i trafia tutaj w tym wypadku, to jest wizualizacja satelity Euclid, który teraz prowadzi obserwacje. I na podstawie tych deformacji bardzo wielu różnych obiektów możemy odtworzyć sobie rozkład ciemnej materii pomiędzy nami a tym obiektem. To jest dziedzina, która w tej chwili bardzo intensywnie się rozwija, więc tutaj można powiedzieć, że w tej chwili mamy to takie w dużej skali, w niektórych miejscach nieba, ale możemy się spodziewać, że nie tak długo będziemy mieli tą techniką zmapowane naprawdę duże obszary nieba, będziemy mieli taką trójwymiarową tomografię ciemnej materii. Więc jeżeli nie chcemy całkiem tego soczewkowania grawitacyjnego odrzucić, a nie bardzo możemy, bo z wielu źródeł widzimy, że to jest rzeczywisty efekt, no to wydaje się, że ciemna materia rzeczywiście tam jest i daje się ją zmapować, daje się ją zaobserwować. No, idąc dalej, kolejna ważna rzecz, jeśli chodzi o współczesną astronomię, to kolejna zmienna, jaką możemy dołożyć, to jest czas. Prawda? Wydawałoby się oczywiste, ale czasami o tym zapominamy. Natomiast obiekty astronomiczne bywają też zmienne. Zmienne są przede wszystkim gwiazdy, to, że niektóre gwiazdy zmieniają jasność, to pewnie każdy wie. Zmienne są kwazary, więc to obszary wokół supermasywnych czarnych dziur, wokół odległych galaktyk. Do obiektów w kategorii właśnie takich obserwowanych z komponentą czasową zaliczamy też planetoidy, komety, ale też na przykład mierzymy w tej chwili ruchy coraz mamy nadzieję mierzyć ruchy także i obiektów trochę dalszych, no więc przynajmniej niektórych gwiazd.
No i oprócz tego mamy jeszcze zjawiska jednorazowe. Te są takie nawet szczególnie interesujące, wybuchy supernowych, właśnie te kilonowe, czyli zderzenia gwiazd neutronowych, rozbłyski gamma, to są rozbłyski w promieniach gamma. Wydaje nam się, że właśnie towarzyszące albo zderzeniom gwiazd neutronowych, czy też gwiazdy neutronowej z czarną dziurą, albo hipernowych, czyli takich supernowych. Jest też kategoria niedawno odkrytych szybkich błysków radiowych. To tutaj to tak naprawdę nie wiemy jeszcze, co to dokładnie jest. Wydaje się, że to są zdarzenia związane z magnetarami, czyli takimi bardzo, bardzo silnie magnesowanymi i szybko poruszającymi się wokół własnej osi gwiazdami neutronowymi, ale to jest jeszcze też coś, co tak naprawdę dopiero odkrywamy. Więc ta astronomia z komponentą czasową to jest jeszcze kolejny dodatek do tego wszystkiego. I jakkolwiek oczywiste wydawałyby się wszystkie te elementy jednocześnie, tak dopiero teraz możemy powiedzieć, że astronomia przyszłości to będzie astronomia wieloaspektowa, czyli uwzględniająca obserwacje we wszystkich długościach fal, uwzględniająca obserwacje neutrin, fal grawitacyjnych, może innych cząstek i w dodatku z komponentą czasową. I żeby to wszystko móc poskładać razem, no to potrzebujemy naprawdę dobrych maszyn do obserwacji. Więc tutaj jest bardziej trywialny, ale bardzo istotny aspekt. Musimy mieć czym obserwować. No i teraz krótkie podsumowanie, co my właściwie w tym wszechświecie widzimy. Tak jak już powiedziałam, z punktu widzenia tego, co we wszechświecie jest, widzimy bardzo niewiele. Ale no, na pewno widzimy gołym okiem Słońce, na pewno widzimy niektóre planety, jak się bardzo postaramy, widzimy Księżyc, widzimy od czasu do czasu komety i widzimy też w zależności od tego, skąd patrzymy i na ile dobry mamy wzrok, około 5000 gwiazd. To 5000 to jest przy założeniu, że mamy ciemne niebo i dobry wzrok. I te wszystkie gwiazdy, które widzimy, to są gwiazdy należące do Drogi Mlecznej, czyli naszej galaktyki. I ogromna większość tych gwiazd to są gwiazdy z naszego bardzo bliskiego otoczenia. Tutaj jesteśmy w takim no, dość nieefektownym miejscu galaktyki, jakieś 26 tysięcy lat świetlnych od jej centrum. No i tutaj większość tego, co widzimy, to tak naprawdę jest takie kółeczko wokół nas. Więc obserwując bez maszyn, bez teleskopów, naprawdę niewiele jesteśmy w stanie o wszechświecie powiedzieć. Wszechświat jest znacznie większy. No i rzeczywiście historia poznawania Drogi Mlecznej no, wygląda tak, że te gwiazdy widoczne gołym okiem były obserwowane od starożytności. Później pojawiły się powoli urządzenia pozwalające je widzieć trochę lepiej. Takim pierwszym, można powiedzieć, naukowym katalogiem w dzisiejszym rozumieniu tego słowa był katalog stworzony przez Tychona Brahe i udoskonalony później przez Jana Keplera, który zawierał 1004 gwiazd. I trzeba powiedzieć, że nawet jak na dzisiejsze czasy to był bardzo porządny katalog, a na tamte czasy no, to było przełomowe i dzięki temu Kepler był w stanie wysunąć swoją tezę o tym, że planety poruszają się wokół Słońca po orbitach eliptycznych. Więc to pokazuje, że jak się zrobi dobry katalog, to ma się bardzo potężne narzędzie do obserwacji astronomicznych. W latach 90. ubiegłego wieku, czyli
ledwie 30 lat temu przełomem były obserwacje satelity Hipparcos. Ten satelita zrobił katalog ponad 118 tysięcy gwiazd. Proszę sobie pomyśleć, 118 tysięcy to z dzisiejszego punktu widzenia to jest bardzo mało. A 30 lat temu to był prawdziwy przełom. Wiele rzeczy trzeba było dzięki temu przekalibrować. Rozmiar wszechświata nam przez to się, skala we wszechświecie nam się przez to zmieniły, dlatego że wreszcie w tym katalogu znalazły się cefeidy, do których można było dokładniej zmierzyć odległość, a cefeidy służą też do kalibracji odległości do innych galaktyk, więc od razu wiele rzeczy się zmieniło. No i od tego czasu danych zaczęło przebywać. W tej chwili ostatnie osiągnięcie to jest... Właśnie, 10 do 9 to zawsze muszę sobie przeliczyć, ile to będzie. 1000 miliard. No właśnie, no więc niecałe 2 miliardy gwiazd to jest najnowszy katalog satelity Gaia. Satelita Gaia dalej obserwuje, dalej zbiera dane, ale te 2 miliardy no to jest... maksimum tego, co mógł zaobserwować, będzie prowadził dalsze obserwacje, ale w celu dokładniejszych pomiarów tych gwiazd. Także finalny katalog planowany jest aż w roku 2030. Natomiast tutaj już wiemy, że te gwiazdy są i gdzie te gwiazdy są. Tutaj mamy rozkład gęstości tych gwiazd, można powiedzieć. Natomiast szacujemy, że wszystkich gwiazd w naszej galaktyce jest jeszcze około 100 razy więcej. Więc ta ogromna liczba zaobserwowana przez Gaję to nadal jest 1% wszystkich gwiazd, które w galaktyce są, więc nadal jest co robić, nadal jest co obserwować. Spodziewamy się, że w najbliższej przyszłości obserwatorium Very Rubin, o którym jeszcze coś powiem za chwilę, zaobserwuje gwiazd 17 miliardów, więc trochę więcej. Więc tego będzie przybywać, ale nadal to nie będzie wszystko. No i teraz, jeżeli chodzi o zawartość naszej drogi mlecznej, no to mamy gwiazdy. W drodze mlecznej mamy też różne inne ważne rzeczy, na przykład pył, ale to może na inną okazję. Natomiast obiekty pozagalaktyczne to no, jest coś, co obserwowano, jak się okazuje, od dawna, ale dopiero stosunkowo niedawno dowiedzieliśmy się, że to jest coś, co znajduje się poza naszą drogą mleczną, poza naszą galaktyką. Pierwszy znowu taki naukowy katalog mgławic, czyli takich rozciągłych obłoczków chmurek na niebie, stworzył Charles Messier w roku 1774. No i tak naprawdę to on stworzył ten katalog dlatego, że on obserwował komety. I stwierdził, że właśnie od czasu do czasu trafia na niebie na takie obłoczki, które tam są i się nie ruszają. I te obłoczki mu przeszkadzały. Dlatego stworzył ich katalog, żeby wiedzieć, gdzie one są i żeby mu się nie myliły z kometami. Więc o kometach Messiera nikt już dzisiaj pewnie nie pamięta, natomiast z tego katalogu korzysta się to do dziś. Jeżeli trafiają Państwo na oznaczenie galaktyki M31, M47 czy M33, to właśnie są obiekty, gdzie M to jest nazwisko Messiera, a ten numerek to jest numer w katalogu Messiera, więc... katalogów sprzed setek lat można używać do dziś. Znowu warto robić katalogi. No i dopiero 100 lat temu okazało się, że niektóre z tych mgławic to są
właściwie obiekty podobne do Drogi Mlecznej, tylko położone poza nią. Dzisiaj wiemy, że gołym okiem z powierzchni Ziemi jesteśmy w stanie dostrzec tylko trzy galaktyki. Wielką Mgławicę w Andromedzie i obłoki Magellana. Wielka Mgławica w Andromedzie jest widoczna z naszej półkuli, chociaż trzeba mieć dobry wzrok, żeby ją zobaczyć. Obłoki Magellana są może bardziej efektowne, ale trzeba pofatygować się na południową półkulę. Ale to tylko tyle. Więc gdybyśmy naszą znajomość poza galaktycznego wszechświata ograniczyli tylko do tego, to byłoby mało, a galaktyk we wszechświecie mamy naprawdę moc i to galaktyk o bardzo różnych własnościach. Więc właśnie historia odkrywania mgławic była taka, jak zaczęłam. Najpierw wiemy, co widzimy gołym okiem, potem mgławice Messiera, potem kolejny taki katalog, z którego korzystamy do dziś, powstał pod koniec XIX wieku. Tutaj w tym katalogu też są oznaczenia z tego katalogu też są nadal w używanych dziś katalogach. Natomiast takie katalogi, które przyniosły nam naprawdę zmianę rozumienia tego, jak wszechświat wygląda, zaczęły się pojawiać w latach 80. ubiegłego wieku. To były jeszcze katalogi robione przy pomocy płyt fotograficznych, więc zaczynałam swoją przygodę z astronomią właśnie od katalogu APM, a dzisiaj to już wydaje się, że jest prehistoria, więc te katalogi też dzieliły się już wtedy na katalogi fotometryczne, czyli takie, gdzie mierzyliśmy położenia i jasności, no i ewentualnie kolory, oraz bardziej precyzyjne katalogi, gdzie mierzyliśmy też widma, a widma pozwalają mierzyć przesunięcia ku czerwieni i dzięki temu możemy poznawać odległości, czyli to są tak jakby katalogi w trzech wymiarach. Więc dzięki tym pierwszym katalogom zaczęliśmy widzieć, jak wygląda struktura wszechświata w większej skali. A potem w latach 90. zaczęły się też pojawiać tak zwane głębokie przeglądy galaktyk. To na to się mówiło takie laserowe przeglądy, bo to że zwykle one były bardzo, bardzo malutkie. Tak jak mówiłam, taki głęboki przegląd, gdzie jeszcze w dodatku możemy zmierzyć widma, to jest bardzo czasochłonny proces. No i pierwsze takie przeglądy zawierały kilkadziesiąt, kilkaset galaktyk. I proszę sobie wyobrazić, jaką skomplikowaną statystykę na tych katalogach robiliśmy. Jakie odkrycia dzięki temu można było robić. No ale oczywiście to były maleństwa. Prawdziwy przełom to był Sloan Digital Sky Survey, który około roku 2000 opublikował katalog 150 tysięcy pobliskich galaktyk i kwazarów. To był przełom naprawdę, niestety nie mam mapki, a powinnam, ale a znaczy w zasadzie to mam mapkę, tylko ten pierwszy Sloan Digital Sky Survey to jest tutaj tak w środku tej mapki, a dalej są jego rozwinięcia, można powiedzieć. Więc pierwszy katalog to było 150 tysięcy galaktyk wokół nas. Obecnie razem z różnymi rozwinięciami to jest około 2 milionów galaktyk. Jeżeli chodzi o głębokie przeglądy, no to one oczywiście były z konieczności trochę mniejsze. W latach 2000 to jeżeli udawało nam się zmierzyć kilka do kilkunastu, 20 tysięcy galaktyk, to był wielki katalog, więc kolejny wielki przegląd, jaki robiliśmy około 10 lat temu,
To był Viper, który miał prawie 100 tysięcy galaktyk odległych o tam 5 do 7 miliardów lat świetlnych od nas i to wydawało się, że to jest ogromny przełom. Natomiast w tej chwili ta liczba szybko rośnie. W tej chwili mamy wiele obserwatoriów, które albo już działają, albo się budują i lada chwila zaczną obserwować. W tym roku pierwsze dane wypuścił Dark Energy Spectroscopic Instrument. To jest amerykański projekt i tutaj właśnie tych odległych galaktyk mamy, mniej i bardziej odległych, mamy ponad milion, więc jak tutaj jeszcze niedawno mogłam z czystym sumieniem powiedzieć, że mamy około 2 milionów galaktyk, no to raptem zrobiło się ponad 3 i to będzie teraz szybko rosnąć. I ten przegląd DESI ma w planach skatalogować tak no z dość dużą dokładnością 40 milionów galaktyk. Buduje się też w tej chwili europejski instrument Foremost, który ma podobne ambicje, więc te zbiory danych będą się bardzo rozszerzać. Obserwatorium Vera Rubin będzie tych galaktyk obserwować miliardy, więc będzie ich coraz więcej. Nadal szacuje się, że w obserwowalnym wszechświecie mamy kilkaset miliardów galaktyk, więc to nadal będzie nam brakowało tych kilku rzędów wielkości. Nadal to będzie jakiś 1% tego, co chcielibyśmy obserwować, ale no, rozwijamy się. Więc wielkie obserwatoria bliskiej przyszłości to jest w tej chwili przyszłość astronomii i musimy się nastawić, że to już czasy romantycznego patrzenia w niebo albo romantycznego siedzenia przy pojedynczym teleskopie to już minęło. Teraz mamy wielkie maszyny, właśnie no, między innymi zaangażowani jesteśmy w projekt Obserwatorium Very Rubin, to jest projekt amerykański, który ma zacząć obserwacje w przyszłym roku, więc na to liczymy. No i ma przeprowadzić taki wielki 10-letni przegląd nieba z komponentą czasową. No i będzie zbierał równowartość całego przeglądu Sloan Digital Sky Survey w jedną noc. Więc to będzie ogromny przypływ danych. No i jakoś będziemy musieli sobie z tymi danymi radzić, więc tutaj on będzie miał taką szeroką, wielką kamerę do jednoczesnych obserwacji bardzo dużych obszarów nieba. Powstają też w tej chwili nowe, wielkie obserwatoria fal grawitacyjnych. W tej chwili trwa ran obserwacyjny LIGO Virgo, działa już obserwatorium w Japonii, Kagra, w planach jest jeszcze jedno obserwatorium w Indiach, w planach jest budowa takiego obserwatorium kosmicznego do obserwacji fal grawitacyjnych, to też będą wielkie obserwacje. Jeśli chodzi o wysokie energie, czyli właśnie promieniowanie rentgenowskie, buduje się Cherenkov Telescope Array Observatory, do którego Polska też należy i które spodziewamy się, że będzie zbierać kilkaset petabajtów danych rocznie. Buduje się wielkie obserwatorium radiowe, Square Kilometer Array Observatory, do którego nie należymy, ale byłoby dobrze, gdybyśmy należeli i które będzie zbierać ponad 700 petabajtów danych rocznie, więc tutaj mamy cały zestaw wielkich obserwatoriów, które będą prowadzić jednoczesne obserwacje bardzo dużych połaci nieba, przeważnie południowego nieba, bo tam się najłatwiej buduje obserwatoria, ale zawsze. I no, będziemy musieli
umieć i poradzić sobie z danymi, które z tych obserwatoriów będą spływać, a to są wielkie dane, jak powiedziałam, i będziemy musieli je składać ze sobą w jedną całość, żeby zrozumieć, co obserwujemy. Więc tak dla porównania, jeżeli wiedzą Państwo, że na przykład projekt badania ludzkiego genomu to jest taki projekt uchodzący za projekt z wielkimi, skomplikowanymi danymi i cały ten ludzki genom to jest około 3 gigabajtów. No i jeżeli chodzi o dane astronomiczne, no to one, można powiedzieć, przybywa ich teraz w astronomicznym tempie. W latach 80. te dane, które wtedy istniały, co prawda wtedy jeszcze niekoniecznie istniały w postaci katalogów na komputerach, można powiedzieć, że były rzędu megabajtów. Potem w latach 90. już można było mówić o kilobajtach, potem terabajtach. Dzisiejsza nauka, tak jak tutaj pokazałam, to już są rozmiary danych rzędu petabajtów. Więc można powiedzieć, że co dziesięciolecie mamy skok o 3 rzędy wielkości. I potrzebujemy coraz większych baz danych, żeby te dane tam mieć i coraz bardziej wydajnych komputerów, systemów, żeby te dane ze sobą łączyć, wspólnie analizować. Więc to jest tak naprawdę wyzwanie, przez którym astronomia stoi dzisiaj. Może już niekoniecznie te obserwatoria, bo one wiemy, że będą obserwować, ale to jak sobie poradzić z tymi danymi. No to jest jakiś pomysł. Więc no, dzisiaj cały zbiór danych astronomicznych, jaki istnieje, no to taka szacunek na oko, ale to może być około 500 petabajtów. Natomiast już za kilka lat rocznie będziemy mieli roczny przypływ kilka razy większy. Więc tak naprawdę maszynowe wyzwanie dla astronomii, no to jest jak radzić sobie z tymi wielkimi danymi, jak budować centra komputerowe, żeby najefektywniej te dane przerabiały i jak planować algorytmy, żeby nie zgubić się w tym całym zalewie danych. Więc tutaj można powiedzieć, że taki cykl życia danych z tych wielkich przeglądów można sobie wyobrazić tak, że no wielki przegląd to nadal są te stosunkowo proste dane, gdzie mierzymy położenia, jasności, czasem coś jeszcze. No tylko jeżeli te dane są tak olbrzymie, to trzeba jakoś zautomatyzować. To już w tej chwili jest zautomatyzowane, ale trzeba zautomatyzować i przyspieszyć redukcję tych danych tak, żeby dawało się z nimi pracować dalej. Taka redukcja danych, no to jest na przykład stwierdzenie, gdzie tutaj na obrazie mamy rzeczywiście źródło, a gdzie mamy tylko szum. Jak zidentyfikować, co jest czym na tym obrazie, jak odjąć tło. Co jest czym, to już może być dalszy krok. Potem te dane będą trafiać do baz danych, czy tych, które już istnieją, czy zupełnie nowych, to właśnie musi się teraz wypracować. Tam będą pewnie składane razem z danymi z innych obserwatoriów. Potem będą musiały być poddane jakiejś analizie. No i tutaj uczenie maszynowe będzie nam niezbędne, żeby coś z tym robić. Potem być może po selekcji i wybraniu jakichś interesujących danych te dane będą karmić te znacznie mniejsze teleskopy, które nadal mamy, dlatego że będziemy musieli wiele z tych obiektów zaobserwować dokładniej, dowiedzieć się, czym one są, pomierzyć jakieś ich własności. Więc to nie tak, że stare teleskopy robią się bezużyteczne, ale one mogą znaleźć swoje miejsce w takim ekosystemie obserwacji.
Więc tutaj to też jest pewna zasadnicza zmiana, że to już nie jest tak, że każdy obserwuje sobie i żyje sobie, tylko mamy wielki światowy ekosystem różnych obserwatoriów, różnych baz danych i musimy manewrować, musimy jakoś sobie z tym radzić. No i skoro tematem jest maszyna, no to uczenie maszynowe, specjaliści w tej dziedzinie nie lubią, jak się miesza uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, no ale dla opinii publicznej czasami to jest prawie to samo. No więc różnego rodzaju automatyczne algorytmy do analizy danych rzeczywiście mogą nam być pomocne i na pewno będą. Choćby w takich prostych problemach, jak rozpoznanie, co jest gwiazdą, a co galaktyką na zdjęciu. Wbrew pozorom to jest bardzo nietrywialna rzecz. To wcale nie jest tak, że mamy zdjęcie nieba i potrafimy powiedzieć od razu, to jest gwiazda, to jest galaktyka. Czasem potrafimy, ale czasem naprawdę musimy się natrudzić. I czasami nie wiemy do końca. Identyfikacja tego, czy widzimy jakiś obiekt, czy tylko jakiś szum. Różnego rodzaju automatyczne pomiary własności, różnego rodzaju pomiary czegoś, czego tak naprawdę nie znamy. Poszukiwanie obiektów, które odstają od wzorca, tak zwanych anomalii. Więc z mojego punktu widzenia, właśnie takim zastosowaniem uczenia maszynowego w astronomii się zajmuje już dosyć długo, to nie jest nic, co warto by było demonizować, no bo to jest taka bardziej skomplikowana maszynka statystyczna. Jeżeli zobaczymy rozkład czegoś w dwóch wymiarach, no to nasz mózg jest w stanie powiedzieć, czy tutaj są dwie chmurki, czy jedna chmurka. Jeżeli będziemy mieli w trzech wymiarach, no to z trudem, ale może jeszcze będziemy umieli. Więc, a komputer nie widzi tutaj problemu, może operować w 50 wymiarach. Więc komputery i algorytmy uczenia maszynowego mają swoje zalety, ale to jest trochę przedłużenie tego, co my moglibyśmy normalnie robić. Tyle, że oczywiście w astronomii mamy całą masę wyzwań, bo to nie jest tak do końca to samo uczenie maszynowe, jak to, które na przykład stosuje Facebook do profilowania państwa aktywności w mediach społecznościowych. Przede wszystkim to jest tak, że specyfika astronomii jest taka, że tych danych, na których możemy uczyć algorytmy, jest nadal mało w stosunku do tych danych, które będziemy analizować. Więc musimy tutaj jakoś sobie z tym radzić. Problem jest też taki, że jeżeli w astronomii odkrywamy coś nowego, to zazwyczaj jest to coś trochę innego niż to, co znamy już dzisiaj. Bo widzimy coś, co jest słabsze, co jest dalej, co może ma jakieś inne własności. Więc tutaj też uczenie maszynowe może sobie nie radzić albo może mieć problemy. No i taki szeroki problem to jest też, czy traktujemy to uczenie maszynowe jako czarną skrzynkę, czy chcemy zrozumieć, co tam się dzieje. Chcemy zrozumieć, co tam się dzieje, więc to jest też coś, nad czym musimy pracować. No i te metody uczenia maszynowego muszą umieć na przykład, i nie umieją, my tego nie umiemy, jakoś przekładać informacje pomiędzy różnymi typami danych. A różne typy danych, no to są właśnie dane z teleskopów naziemnych, dane z teleskopów kosmicznych, dane z symulacji komputerowej. Niby bardzo, bardzo podobne niebo, niby nawet ten sam kawałek nieba, a jednak zupełnie inna specyfika instrumentu, szumu, ba. Nawet zdjęcia tego samego obszaru nieba, ale zrobione w ciągu dwóch innych nocy, są inne, bo jest inna pogoda, jest inny szum detektora,
różne rzeczy mogą się różnić. Więc musimy bardzo uważać, jeżeli prosimy algorytmy komputerowe, żeby nam coś mówiły o tych danych, żeby one nie wykrywały właśnie tych takich oczywistych szumów. Musimy rozumieć, co tam się dzieje. No bo właśnie, no, zwykle jest tak, że chcielibyśmy tam widzieć jakąś piękną galaktykę z jej wszystkimi szczegółami, no ale faktem jest, że to, co widzimy, to wygląda znacznie mniej efektownie. To jest zwykle jakaś taka rozmyta plamka. No i jeszcze w dodatku, jeżeli poskładamy nawet zdjęcia tego samego obiektu, ale z różnych instrumentów, w różnych długościach fal, no to jest to, o czym mówiłam na początku. Tak jak całe niebo w różnych długościach fal wygląda inaczej, no to ta sama galaktyka w różnych długościach fal może wyglądać zupełnie inaczej i zazwyczaj wygląda. Więc to też jest wyzwanie, jeżeli karmimy tymi danymi algorytmy uczenia maszynowego. Tutaj może jedyny przykład taki, przykład z życia, przykład z publikacji naukowej zastosowania uczenia maszynowego do wielkich danych, w tym wypadku do danych z takiego podczerwonego przeglądu całego nieba WISE. Praca Oli Solarz, naszej byłej pani adiunkt, gdzie właśnie ona przy pomocy metod uczenia maszynowego próbowała znaleźć tak zwane anomalie, czyli obiekty, które nie pasują do całej reszty, nie pasują do wszystkiego, co tam jest. No i tutaj to jest coś, co coraz bardziej przy takich badaniach zauważamy. Zwykle odkrywa się tam bardzo różne rzeczy. I co jest zabawne, no tutaj w tym wypadku spośród tych ponad 700 milionów obiektów pojawiło nam się 650 tysięcy obiektów, które nie pasowały. No i okazuje się, że one się dają z grubsza podzielić na takie dwie grupki. Duża grupka i mała grupka. No i po przyjrzeniu się tej dużej grupce okazało się, że ta duża grupka to są, no, w gruncie rzeczy śmieci. Czyli to są obiekty, które w katalogu znalazły się z jakichś przyczyn, ale tak naprawdę to nie są obiekty, tylko właśnie jakaś źle odjęte tło czy jakiś innego rodzaju problem. Ale to są bardzo ważne śmieci, dlatego że one nie zostały wykryte innymi tradycyjnymi metodami, więc to oznacza, że one wcześniej wchodziły, normalnie były częścią analizy, jaką robiono na bazie tego katalogu. Natomiast druga grupka, no to okazało się, że rzeczywiście zawiera jakieś ciekawe, nietypowe obiekty, czyli na przykład bardzo zapylone kwazary albo jakieś wyjątkowo młode obiekty gwiazdowe. No więc tyle, jeśli chodzi o maszyny, chociaż to oczywiście jest obszerny temat. Natomiast jeszcze ostatni kilka slajdów, to jest to, że jednak bez ludzi się w tym całym procesie nie obejdzie. No i z jednej strony, no to narzędzia statystyczne, czyli uczenie maszynowe, są dokładnie tak mądre jak ludzie, którzy z nich korzystają, a może nawet trochę mniej. Więc to od nas zależy, co z nich wyciągniemy. Ale poza tą oczywistą funkcją ludzi jako nadzorców i programistów uczenia maszynowego i komputerów, jest jeszcze jeden aspekt, a mianowicie taki, że każdy z nas mimo wszystko ma w głowie komputer. No i ten komputer na przykład można bardzo dobrze nauczyć rozpoznawania takich skomplikowanych wzorców, ale też te ludzi wykorzystuje się, no nie wykorzystuje się, zaprasza się do współudziału w badaniach astronomicznych i nie tylko astronomicznych. Na przykład w projekcie Galaktyczne ZOO
do właśnie takich zadań jak rozpoznawanie obrazów i próba klasyfikacji galaktyk. I poszczególni astronomowie nie są w stanie tego zrobić, ale jeżeli zaprosi się do tej zabawy bardzo dużo ludzi niezwiązanych z astronomią, którzy po prostu chcą się trochę pobawić, zrobić coś przy okazji w wolnej chwili, to jest to bardzo wydajny, jak się okazuje, sposób na odkrywanie, na tworzenie katalogów. Oczywiście z tymi wielkimi nowymi katalogami, które się nam szykują, to nawet cała ludzkość, gdyby usiadła przy komputerach i zaczęła katalogować i klasyfikować nasze dane, to nie da rady, ale właśnie w ten sposób mogą powstawać większe i lepsze katalogi do uczenia maszynowego. No więc jak już to wszystko zrobimy, to może za 10 lat trochę lepiej będziemy wiedzieli, z czego składa się wszechświat i trochę lepiej będziemy wiedzieli, jaka jest historia wszechświata. No więc tym akcentem bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość i podejrzewam, że trochę przeciągnęłam, prawda? Ja osobiście nie mam problemu tutaj z słuchaniem takich ciekawych rzeczy, no ale niemniej czas nas goni. Ja Państwu obiecuję, że będzie możliwość zadać Pani Profesor pytania, bo za chwilę, dokładnie za 9 minut, zaczniemy kolejny, ostatni dzisiaj element programu, jakim będzie rozmowa. Ja będę chciał trochę Pani Profesor zadać pytania, ale oczywiście głównie będę tutaj Państwa zapraszał, aby to czynili. A na razie jeszcze raz dziękuję Pani Profesor. Zasłużyła Pani Profesor na krótki odpoczynek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Copernicus Festival 2024 Maszyna. Witam Państwa bardzo serdecznie na ostatnim wydarzeniu dzisiejszego wieczoru. Przed chwilą nasza gościni Pani Profesor Agnieszka Polo wygłosiła wykład o bliskiej przyszłości astronomii i kilkukrotnie użyła takich słów jak przełom, raz nawet posłużyła się pojęciem rewolucja. No, jak gdy myślę o astronomii, o historii astronomii, no to wydaje mi się, że astronomia, kosmologia jest taką bardzo rewolucjogenną dziedziną, wręcz taką archetypową. I tak sobie też przeliczyłem w trakcie wykładu, że mamy bardzo taki jubileuszowy rok w tym roku, bo Pani Profesor wspomniała o katalogu Messiera, który dokładnie 250 lat temu został skompilowany. Dokładnie 100 lat temu Edwin Hubble zaobserwował, właściwie mówi się, że odkrył wszechświat. Ktoś tak użył takiego sformułowania, bo odkrył, że cały wszechświat to nie tylko nasza galaktyka, ale są takie niepozorne chmurki, które okazały się obiektami pozagalaktycznymi. No i dokładnie 60 lat temu też sprawdziłem, Arno Penzias i Robert Wilson odkryli mikrofalowe promieniowanie tła, które stało się takim mocnym argumentem przemawiającym za teorią Wielkiego Wybuchu. I dzisiaj sobie właśnie porozmawiamy o tym, czego astrofizycy jeszcze nie wiedzą, czego chcieliby się dowiedzieć, czego te nowe teleskopy, o których Pani Profesor opowiadała w swoim wykładzie, być może pozwolą nam się dowiedzieć. I zacznę tutaj, będę, przede wszystkim Państwa zaproszę do zadawania pytań, ale korzystając tutaj z mojej roli jako prowadzącego, zadam jako pierwsze pytanie, nawiązując właśnie do tych zmieniających się obrazów świata i do tych rewolucji. Czy od czasu tej ostatniej rewolucji, o której wspomniałem, czyli właśnie tego potwierdzenia teorii Wielkiego Wybuchu, czy dużo tych rewolucji było jeszcze w astronomii, czy może teraz jesteśmy w trakcie jakiejś, tylko nawet o tym się tak nie mówi szeroko przez to, że tak częste są te rewolucje w kosmologii? No, być może to zależy od definicji terminu rewolucja. Ale takie znaczące zmiany, no, myślę, że zdarzają się trochę częściej. Taką rewolucją nazwałabym odkrycie przyspieszonego rozszerzania wszechświata. Bo to też był argument, żeby wprowadzić do gry ciemną energię, na którą miejsce w teorii wcześniej było, tylko no, wygodniej nam się żyło bez niej z wielu względów, ale też okazało się, że jak ona wróciła do gry, to rozwiązała wiele problemów, więc to nie jest tak, że ona tylko odpowiada za to przyspieszone rozszerzanie i za nic więcej,
dzięki ciemnej energii, na przykład ten, w tym modelu, który rozpatrujemy, wszechświat ma trochę dłuższy czas życia, a dzięki temu można było uniknąć tego nieprzyjemnego faktu, że wcześniej wydawało się, że niektóre gwiazdy są starsze niż wszechświat. Tego chwilowo nie mamy. Ale tak, to była rewolucja i wydaje mi się, że no, z punktu widzenia takiej globalnej wiedzy, no to później były takie raczej rewolucyjki, ale może jakaś poważna rewolucja jeszcze nas czeka i chyba wszyscy na to liczymy. No tak, bo pani profesor wspomniała, że stała kosmologiczna, że ciemna energia rozwiązała pewne problemy, ale ona sama stała się jednym chyba z głównych problemów kosmologii, bo to też pani profesor podała ten bilans energii i materii we wszechświecie, że ciemna energia to było 68 czy 9%, tak. A nie wiemy o niej praktycznie nic, poza tym, że jest, że charakteryzuje się ujemnym ciśnieniem i prowadzi do przyspieszonej ekspansji wszechświata. Wydaje się być dobrze opisana przez stałą kosmologiczną, ale czym ona jest tak fundamentalnie? No to na to chyba nie ma dobrego pomysłu. Tego nie wiemy. To są oczekiwania na przykład w stosunku do satelity Euclid. Czy okaże się, że rzeczywiście to jest stała kosmologiczna, czy może to nie jest stała, tylko jakaś wielkość, która zmienia się z czasem i przestrzenią. I gdyby tak się okazało, to byłaby rzecz fundamentalna, dlatego że taka ciemna energia, która nie jest stałą, już tak dobrze do ogólnej teorii względności nie pasuje. Więc to byłaby pewna wyrwa w tym pięknym scenariuszu opartym na ogólnej teorii względności. Ale muszę dopytać, jakby wyrwa w ogólnej teorii względności jako takiej, czy we współczesnej kosmologii, która jednak zakłada dodatkowo to, że wszechświat właśnie w największej skali jest jednorodny i izotropowy. Czy to faktycznie by Einsteina obaliło? To by faktycznie miał z tym problem Einstein, pod warunkiem, że wszechświat jest jednorodny i izotropowy. To rzeczywiście jest takie wszystko trochę ze sobą powiązane. To jest takie kółeczko, dlatego że ten model, który rozpatrujemy, on ma wiele założeń. Natomiast każde z tych założeń można podważyć, może się okazać, że jednak nie. I wtedy no to albo ogólna teoria względności jest okej, ale do opisu naszego wszechświata nie pasuje w każdym razie w tej najprostszej wersji, albo no, trzeba zmienić ogólną teorię względności i to oczywiście byłoby bardziej fascynujące. I to by była rewolucja już chyba największa od 100 lat, bo jednak do tej pory ogólna teoria względności wychodzi zwycięsko z wszelkich testów. No aż nieprzyjemnie, nieprzyjemnie. Że tak wszystko się sprawdza. Chciałoby się, żeby coś tam się wyłamało. No to może właśnie to będzie to. I zanim jeszcze oddam Państwu głos, ostatnie pytanie moje obiecuję, bo mnie to też bardzo interesuje. Zresztą tutaj przed rozmową już co nieco panią profesor podpytałem. Bo no, oczywiście o tych potencjalnych przełomach to się co chwila słyszy w mediach. Te nagłówki prześcigają się w opisywaniu, jak to naukowcy są bezradni i coś ich zaskakuje. To oczywiście jest troszeczkę przesadzone, ale dużo się słyszy ostatnio między innymi właśnie w kontekście tak zwanej zasady kosmologicznej, właśnie tej, o której wspomniałem, że wszechświat jak się zakłada od 100 lat, w tych największych skalach jest jednorodny i izotropowy, że jak spojrzymy z dostatecznie daleka, to nawet ta wielkoskalowa struktura, te takie filamenty, te supergromady galaktyk, które się układają w taką gąbkę, że nawet to się już w pewnym sensie wygładza i jak spojrzymy z dostatecznie daleka, no to wszechświat jest taką jednorodną zupą. No i ostatnio można było usłyszeć, że odkrywamy coraz większe takie struktury w formie albo takich wielkich łuków, albo tam jakąś też obręcz takich supergromad galaktyk podobno dostrzeżono, które wydają się już wykraczać poza tę zasadę kosmologiczną, w myśl której wszechświat miałby być jednorodny i izotropowy. Czy faktycznie ta zasada kosmologiczna chwieje się obecnie w posadach, czy to jest za wcześnie, żeby już tutaj ją ogłaszać jej zgon?
za wcześnie i to wykrywanie pojedynczych struktur, nawet ogromnych, to nie jest do końca ta metoda, która tutaj może zadziałać. Bo oczywiście jednorodność i izotropowość wszechświata to jest założenie. Jak z każdym założeniem można dyskutować, każde założenie trzeba testować. Jeżeli wszechświat nie jest jednorodny i izotropowy, no to znaczy, że ta rodzina modeli, z których wywodzi się ten model, o którym mówiliśmy, po prostu nie ma zastosowania. Trzeba myśleć o czymś innym. I takie modele zresztą są rozwijane, tyle tylko, że problem z tymi modelami jest no, po pierwsze taki, że one są no, lokalnie ograniczone. Po drugie, większość tych modeli są modele, które pasują, tylko one zwykle wymagają, żebyśmy byli w centrum wszechświata. To też jest trochę filozoficznie niewygodne. No, nic się nie zmienia. No, no co zrobić? Przepraszam, może dam mikrofon. Obiecałem, że właśnie pozwolę zadać pytanie. Ja może skończę tylko odpowiadać na to pytanie, które pan zadał. Więc tymi wielkimi strukturami to my wiemy, że we wszechświecie występują bardzo wielkie struktury. W tych odległych katalogach, które robiliśmy, no to też widzieliśmy, że tam są struktury, które idą od ściany do ściany katalogu. Więc wiemy, że wielkie struktury we wszechświecie występują i problem polega na tym, że z teorii tak naprawdę nie wynika, jaka jest skala tej jednorodności. Jak bardzo musimy się oddalić, żeby zobaczyć, że wszechświat jest jednorodny. Natomiast jeżeli patrzymy na wszechświat rzeczy w dużych skalach, okazuje się, że on no, jest też rozczarowująco jednorodny, bo Tutaj też taka trochę bardziej naukowa historia, ale w okolicach roku 2010 mieliśmy na świecie trzy głębokie katalogi takiego wszechświata między 5 a 10 powiedzmy miliardów lat świetnych temu i te katalogi się ze sobą nie zgadzały. Pomiary struktury wielkoskalowej w każdym z tych katalogów były znacząco inne. Więc tutaj właśnie pojawiało się pytanie, czy to przypadek, czy po prostu statystyka jest taka, że widzimy ekstremalne przypadki, czy może rzeczywiście widzimy, że ten odległy wszechświat nie jest jednorodny. Nie jest izotropowy. Wszechświat wokół nas w miarę jest, ale może tamten nie jest. I gdyby się to potwierdziło, no to rzeczywiście byłoby super, mielibyśmy jakieś odkrycie. No ale potem niestety te katalogi zaczęliśmy robić coraz większe i większe, między innymi w ramach tego projektu Vipers, o którym wspomniałam. No i okazało się, że jak poszerzamy katalog, robimy pomiary w jednej części nieba i w zupełnie innej części nieba. Jak robimy mały katalog, to rzeczywiście wyniki wychodzą bardzo różne. Jak te kawałki poszerzamy, to one zaczynają nam się zgadzać. Więc tutaj odpowiedzią nie są obserwacje pojedynczych struktur, które mogą być różne. Odpowiedzią są badania statystyczne. No i one niestety są na korzyść izotropowości i jednorodności nadal. Dzień dobry wszystkim. No to właśnie tak przy okazji, jak pani mówi o izotropowości, chodzi mi o to i o Koperniku, takie troszkę zamieszanie jak tego. Wykryjmy, że nie jesteśmy w centrum Wszechświata, tak jak Kopernik wykrył, że nie jesteśmy w centrum Układu Słonecznego. Dlaczego? Obserwując dalsze etapy, znaczy dalszy Wszechświat jako taki, mamy te dane jakby w skrócie stare. Po prostu obserwujemy ten wszechświat. Czym dalej obserwujemy, to on jest jakby w cudzysłowie z początku wszechświata. Tak. Obecnie nie wiemy, jak te struktury wyglądają. Więc może generalnie słyszałem o tym, że na przykład został zmapowany wszechświat około miliona galaktyk, gdzie były powiedzmy punkty, wiemy jakie są odległości,
XYZ mamy, w skrócie, nie? Ale no, pytanie, czy to się też uwzględnia czas jako taki, że widzimy obiekt bardzo odległy, oczywiście, który jest bardzo stary, nie? I w tym momencie, czy w tym całym naszym, bo generalnie wiemy, że Wszechświat ma ileś tam lat, no i wygląda na to, że jest kulą, nie? Z tych obserwacji wynika, bo wiemy, że 13,5 miliarda w tą stronę, kończy się, wiemy, że jest początek Wszechświata, nie? W drugą stronę to samo. W górę też, w dół też. Więc wygląda na to, że jesteśmy w kuli. Tak jak, nie, to wynika z prędkości światła. Wszechświat jest znacznie większy, natomiast... Ale dalej jest kulą. My nie, jest nieskończony. Wszechświat tylko widzimy akurat tak daleko, jak światło może do nas dolecieć. Natomiast poza tym naszym horyzontem zdarzeń Wszechświat nadal istnieje. W każdym razie nie ma powodu, żeby nie istniał. No nie wiemy generalnie. Nie mamy obserwacyjnych dowodów. A jak to się ma z wielkim wybuchem? No powiedzmy, słyszałem, że ta teoria jest... Będziemy prosić kolejnych widzów o zadawanie pytań, więc może panu już podziękujemy za pytanie. Krzyszka, pani profesor, chciałaby coś dodać do tej wypowiedzi, czy możemy już kolejne pytanie zadać? Dobra, to mamy tutaj kolejne pytanie, proszę bardzo. Dziękuję panu, jeszcze obiecałem wcześniej. No, dziękuję bardzo. Jak się okazuje, astronomia ma ten sam problem, co właśnie psychologia percepcji. Gdyby wyjąć soczewkę z oka, to byśmy widzieli hologram. I te teleskopy, te właśnie radary, które tam widzieliśmy, te pole radarów, które tam są, one nie mają soczewek. I teraz jest pytanie, znaczy właśnie to mnie ciekawi, jak są łączone te dane z tych poszczególnych radarów? Czy tam są jakieś kody paskowe? No, jak po prostu się to integruje, tak żeby było całe pole, prawda? To jest właśnie cała trudność i cała komplikacja, jak to łączyć, więc to trochę zależy od tego, jaki jest cel naukowy konkretnego badania. Jeżeli na przykład mamy konkretny obiekt, który widzimy w zakresie optycznym i chcemy znaleźć, zintegrować dane z innych zakresów długości fal, no to lokalizacja na niebie jest tym głównym elementem. Natomiast musimy zawsze pamiętać, że jest też możliwość, że tam świeci coś, co jest z tyłu albo z przodu. I to też musimy brać pod uwagę. Czasami pomaga w tym spektroskopia, która pozwala no właśnie określić, że są linie, które wskazują, że coś tam jest bliżej albo dalej. Ale to potencjalne przekrywanie się obiektów, no to jest jeden z problemów. Natomiast głównym wyznacznikiem jest położenie na niebie. Czasem może tak być, że mamy w tym samym albo zbliżonym miejscu na niebie dwa obiekty i dopiero jak zbadamy ich, spróbujemy zbadać razem, to widzimy, że coś tam strasznie nie pasuje. Więc czasami się okazuje, że widzimy niby w tym samym miejscu, ale dwa różne obiekty. Więc nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie, ale to nie kody paskowe, bo to byłoby za proste. No i poza tym, żeby przyczepić do czegoś kod paskowy, to musimy to najpierw zidentyfikować. A sama identyfikacja tego, czy na zdjęciu na przykład jest obiekt, czy nie ma obiektu, to jest też problem sam w sobie. Więc czasami to się robi tak, że w jakimś zakresie, znowu na przykład optycznym, mamy identyfikację, a potem bierzemy mapy nieba z innych długości fal i robimy tam taką wymuszony pomiar, czyli mierzymy, co tam widać w tym miejscu na niebie. I dzięki temu mamy pomiar. No, dziękuję. To prosimy następne pytanie. To w miarę możliwości krótkie, żeby jak najwięcej osób zdążyło zaspokoić ciekawość swoją. Pani profesor, chyba kroi się wielka rewolucja w astronomii. Chciałbym nawiązać do teleskopu Jamesa Webba. Jego zdjęcia, pomiary i obserwacje. Ten teleskop odkrył bardzo wiele dziwnych, zaawansowanych struktur fizycznych, jak galaktyki, które zupełnie nie pasują do obrazu Wszechświata opartego na modelu standardowym. Po prostu te obiekty, te struktury fizyczne są znacznie starsze. To znaczy, że Wszechświat
musi być znacznie starszy niż jest, 13,6 miliarda lat, jak to niektórzy podają. Pytanie, czy to znaczy, że astrofizyka i kosmologia bazowała na błędnych założeniach, błędnych danych? Bo jeśli tak, no to można zakwestionować istnienie ciemnej energii. Ja bym zaczęła od tego, że te twierdzenia są jednak przedwczesne. To znaczy, rzeczywiście one bazują na tym, że odkrywa się jasne galaktyki, które są tam odpowiednio odległe, no, stosunkowo jasne. Tyle tylko, że z mojego punktu widzenia, a na tym akurat trochę się znam, to te pomiary właśnie ich własności są naciągane. Rozumiem autorów, autorzy muszą pokazać, że robią przełomowe badania i mają przełomowe wyniki, natomiast jeżeli się wczyta w artykuły, które są na ten temat napisane, to ten wynik, który one pokazują, to jest właśnie ten najbardziej fascynujący, najbardziej burzący schemat, powiedzmy. Natomiast możliwości to są tam jeszcze 100 razy mniej na przykład, więc te galaktyki mogą być też 100 razy mniej masywne i co więcej, bardzo prawdopodobne, że są, dlatego że do modelowania tych galaktyk, które tam widać, proszę pamiętać, że to nie jest tak, że odkrywamy galaktykę i w danych widzimy, jaką ona ma masę, jaką ona ma jasność absolutną, nawet jaką ona ma metaliczność. Widzimy światło, mierzymy światło, mierzymy natężenie światła, mierzymy barwę. I do tego dopasowujemy model. I teraz te modele, z których tam się korzysta, to są modele oparte na własnościach, uwaga, naszej galaktyki albo obłoków Magellana. Więc to ma duże szanse się nie udać. I nawet mniej więcej wiemy, co tam bardzo możliwe, że się nie udaje. Więc z tym, że to są rzeczywiście takie przełomowe odkrycia, to bym uważała. Natomiast gdyby nawet się potwierdziło, że właśnie tam w takich odległościach, w jakich to się odkrywa, mamy masywne galaktyki, to nadal jeszcze nie jest problem dla modelu standardowego, dlatego że to jest raczej zagadnienie z zakresu ewolucji galaktyk. Czy one mogły... My wiemy, że one powstały znacznie wcześniej. Tutaj problemem jest nie to, że one tam są, tylko to, że one są wydają się stosunkowo masywne, stosunkowo dojrzałe. Więc są mechanizmy, które mogą sprawić, że galaktyki dojrzewają szybko. Nawet wiemy, że niektóre galaktyki musiały te swoje początkowe etapy ewolucji przebyć szybko. I też musimy pamiętać, że te galaktyki, które tam widzimy, to jest top of the top. To są najjaśniejsze z najjaśniejszych i nadal tych danych jest bardzo mało. To są pojedyncze obiekty. Więc tak jak mówiłam, miło by było, gdybyśmy jakiś przełom mieli, ale to jeszcze nie tu. Ja może tak szybko dodam od siebie, że właśnie z myślą o tego typu obserwacjach w ogóle wystrzelono, zaprojektowano teleskop Webba. Właśnie dlatego, że o tym wczesnym etapie powstawania struktur wiemy stosunkowo mało. No a teleskop Webba, no to jest nowa rzecz. On dopiero zaczął pracę, więc dajmy mu jeszcze trochę czasu, zanim będziemy wyciągać takie daleko idące wnioski. No tak, tylko teraz niektórzy muszą pokazać, że wydaliśmy ten miliard na coś. No tak, no i to się też dobrze klika. Tak, tutaj też jako... Zapraszamy do zadawania kolejnych pytań. To może tutaj pan to znaczy, najpierw... gdyby tam, gdzie one się obserwuje, no to one musiałyby w ciągu kilkuset milionów lat dojrzeć. Więc to da się zrobić. No tak. No ale to jednak jest inny,
trochę inny okres istnienia wszechświata, inny skład chemiczny, więc one wtedy to też wiemy, że produkcja gwiazd przebiegała w galaktykach znacznie szybciej niż dzisiaj. Dobry wieczór. Kolejne pytanie. Od dłuższego czasu rozmawiamy o czarnych dziurach. Dzisiaj dzięki maszynom raczej już nie mamy wątpliwości, że one istnieją. Ale teoria względności również przewiduje białe dziury. Czy obserwujemy dzisiaj coś, co można byłoby nazwać białą dziurą, czy to jest nadal tylko teoria? Dziękuję. Nic mi nie wiadomo, żebyśmy białe dziury obserwowali, więc myślę, że nie. Tak, ja też mogę tu szybko dopowiedzieć, bo akurat trochę się też właśnie ostatnio z tego dokształcałem. To jest prawda, że rozwiązanie równania Einsteina opisujące białą dziurę jest matematycznie równie poprawne, jak to opisujące czarną dziurę, ale no jest pewien szkopuł. To musi jeszcze jakoś powstać. I o ile czarne dziury wiemy, jak mogą powstać i faktycznie, no i faktycznie okazało się, że powstają, to nieznany jest analogiczny mechanizm zgodny z prawami fizyki, który prowadziłby do powstania białych dziur. Więc może to być rozwiązanie matematycznie poprawne, ale jakby nie ma procesu fizycznego, który by do tego matematycznego rozwiązania nas doprowadził. W dużym uproszczeniu dlatego, że grawitacja jednak jest przyciągająca, a nie odpychająca. Nie ma tutaj takiej symetrii, a mniej więcej tego typu symetria byłaby potrzebna, żeby mechanizm analogiczny do tego produkującego czarną dziurę wyprodukował białą dziurę. Mamy kolejne pytanie. Ja mam pytanie z pozoru może banalne, ale bardzo mnie ciekawi pani odpowiedź. Po co nam te ogromne ilości zaobserwowanych i kolejnych gwiazd i galaktyk? Dziękuję. Po co? No po to, żeby zrozumieć, jak działa wszechświat i po pierwsze po to, żeby odkryć być może coś, czego się w tej chwili zupełnie nie spodziewamy. I to tak naprawdę byłaby najlepsza rzecz. Trochę po to, żeby tutaj to jest taka odpowiedź na poziomie bardzo praktycznym, ale trochę też po to, żeby rozwijać technologię. Dzięki takim projektom rozwija się technologię budowy kamer, rozwija się technologię zarządzania danymi. To są rzeczy, które też przepływają do świata nieakademickiego. Natomiast z naszego punktu widzenia, jest kilka takich rzeczy, które jedna rzecz, to jest odkrycie, zrobienie badań, które wreszcie wykażą, że może ten model kosmologiczny, jaki znamy, to nie jest to. Może lepiej zrozumiemy, jak działa wszechświat, może się okaże, że on działa zupełnie inaczej niż w tej chwili myślimy. Więc motywacja jest taka, że w tej chwili nadal mimo tego ogromnego postępu obserwacyjnego ostatnich lat o wszechświecie wiemy bardzo mało. Dowiadujemy się coraz więcej, ale nadal możemy się spodziewać, że tam są rzeczy, których nawet się nie spodziewamy. I teraz jeżeli chodzi o odkrywanie praw fizyki. Prawa fizyki to jest też coś, co nam się na co dzień przydaje, co czasami wykorzystujemy. No i pewnych rzeczy na Ziemi zrobić się nie da, bo mamy za mało miejsca, bo mamy za mało pieniędzy. Natomiast wszechświat to jest takie gigantyczne laboratorium, gdzie co prawda nie możemy przeprowadzić osobiście eksperymentu i zadać warunków, ale tam się dużo rzeczy dzieje. Jeżeli jesteśmy w stanie znaleźć sobie miejsce, gdzie dzieje się coś, co testuje naszą teorię, właśnie może nawet niekoniecznie ogólną teorię względności, ale możemy badać, czy stałe, które uważamy za fundamentalne, są rzeczywiście stałe, czy cząstki, które znamy, to rzeczywiście wszystko, czy niekoniecznie. Może we wszechświecie na przykład wiemy, że jest cała masa związków, których na świecie, na Ziemi nie mamy nawet skatalogowanych. Wszechświat wbrew pozorom jest chemicznie bardzo skomplikowany. Więc to wszystko są rzeczy, które po pierwsze dobrze jest wiedzieć, czysto poznawczo, ale po drugie jest tam też trochę rzeczy, które mogą nam się przydać.
Ja też szybko dopowiem od siebie. A propos cząstek, pierwsze pozytony, czyli antyelektrony, odkryto w promieniowaniach kosmicznych. No a dzisiaj pozytronowa tomografia emisyjna przydaje się w medycynie. Hel też po raz pierwszy zaobserwowano dzięki obserwacjom Słońca. Mamy pytanie jeszcze tutaj z tej strony sali, a później przejdę jeszcze na drugą stronę, żeby wszyscy Państwo mogli skorzystać. To tak, to ja mam pytanie trochę nawiązujące do poprzedniego i jakby tak, czy coraz te większe ilości danych, czy ogólnie tak po prostu takie ogromne ilości danych mogą jakby zasugerować albo może powiedzieć, jakiego kształtu jest wszechświat? No to jest trochę pytanie związane właśnie z pytaniem o model kosmologiczny, dlatego że model kosmologiczny zawiera też pewne założenia, znaczy nie założenia. No, model kosmologiczny opiera się na ogólnej teorii względności, która wiąże materię z przestrzenią. Więc ten kształt przestrzeni jest elementem modelu. W tej chwili, w tym modelu, na którym opieramy się w tej chwili, przestrzeń jest płaska, ale może nie być. To też może się okazać, jeżeli o to chodziło w tym pytaniu. Mamy kolejne pytania. Chciałam się zapytać, jakie są metody przechwytywania, rejestrowania neutrin? Jak się wyłapuje neutrina? Takie pytanie. Pytanie o to, jak wygląda detekcja neutrin? Detekcja neutrin to są takie bardzo, znaczy tak, są takie obserwatoria, w których mamy, tak naprawdę nie łapiemy bezpośrednio neutrin, tylko łapiemy cząstki, które są produktem i światło, które są produktem tego, że neutrino rozprasza się na czymś. I obserwatoria neutrin, no to są albo takie wielkie, wielkie baseny, które się robi w kopalniach, takie obserwatorium neutrinowe, no to jest na przykład Super Kamiokande w Japonii, teraz tam się buduje Hiper Kamiokande, w którym uczestniczy zresztą też i Polska, albo na Antarktydzie są też takie obserwatoria oparte na lodzie. Też na Morzu Śródziemnym powstają takie obserwatoria, gdzie właśnie woda w Morzu Śródziemnym ma służyć jako coś w rodzaju detektora. Tylko tam, jak rozumiem, problem jest taki, że jak na razie to odkrywa się bardzo dużo rzeczy związanych z fauną i florą morską, a z neutrinami jest trochę trudniej, no bo jednak lepiej, żeby ta woda była czysta, ale to są podstawowe metody w tej chwili. Czyli teleskopy, które w ogóle nie wyglądają jak teleskopy i to w dodatku właśnie nawet nie stawia się ich na wysokich górach, tylko wprost przeciwnie, zakupuje się w lodzie albo w jakichś basenach, które z kolei są w kopalniach. No ale to właśnie wszystko dlatego, że te neutrina tak słabo oddziałują z normalną materią i dlatego trzeba tej materii dużo tam nawalić, mówiąc brzydko, żeby te neutrina raz na czas z czymś oddziałały. Tak jest. Widzę tutaj kolejne pytanie z przodu. Dzień dobry. Zbigniew Mrozek, Politechnika Krakowska, emeryt. Chciałem o pomiary spektralne spytać, bo z tego, co do tej pory wiedziałem, spektrum pozwala określić, jakie pierwiastki generują to światło. Druga rzecz, jeżeli obiekt się porusza, to mamy przesunięcie Dopplera i znamy prędkość, ale jak to wykorzystać do pomiaru odległości, to nie bardzo wiem. Dobrze, czy mogę poprosić o powtórzenie pierwszego pytania? Pytanie było o pierwiastki, o ślady. To znaczy, to nie było pytanie, tylko do czego spektrum możemy wykorzystać. No, jeżeli widzimy spektrum, które jest identyczne ze spektrum jakiegoś pierwiastka, to wiemy, że obserwowana gwiazda ten pierwiastek zawiera. Tak jest. Jeżeli teraz to spektrum jest przesunięte, to wiemy, jak szybko ona się porusza w stosunku do nas. Jak z tych danych można określić odległość gwiazdy? Tak, czyli znaczy tak, od razu powiem, odległości gwiazdy nie można, odległość galaktyki można.
Dlaczego? Dlatego, że ten efekt związany z przesunięciem widma, to tak naprawdę są dwa różne efekty, które wyglądają tak samo, ale nie są tym samym. Więc nam wszystkim pewnie w szkole mówiono, że to, że mamy przesunięcie widma ku czerwieni i to jest efekt rozszerzania się wszechświata i że to jest efekt Dopplera. No więc poprawka to nie jest efekt Dopplera, to jest rozszerzanie, kosmologiczny efekt związany z rozszerzaniem się wszechświata. Więc to różnica jest subtelna, ale istotna. To nie jest dlatego, że galaktyka się porusza w przestrzeni, tylko to jest dlatego, że sama przestrzeń się rozszerza i galaktyka w tej przestrzeni jest jakby zanurzona. I rzeczywiście dlatego to, co mierzymy, to tak naprawdę nie mierzymy odległości. Tak naprawdę to mierzymy, jak bardzo wszechświat się rozszerzył od momentu, kiedy światło tej galaktyki zostało do nas wysłane. Więc przesunięcie ku czerwieni to jest dokładnie pomiar tego. Natomiast przeliczenie tego na odległość to właśnie już wymaga założenia modelu kosmologicznego, bo z niego wynika, jak to tempo rozszerzania wiąże się z odległościami. Więc jak ja mówię, że coś tam ma miejsce 5 miliardów lat temu na przykład, to tak naprawdę w głowie mam, że to jest na przesunięciu ku czerwieni równym 0,05 czy coś koło tego. Więc to, co jest pomiarem fizycznym, to jest przesunięcie ku czerwieni, które można przełożyć na tempo rozszerzania się wszechświata. Natomiast odległość to jest już parametr, który wymaga założenia czegoś i na to oczywiście może się nakładać ruch własny, bo galaktyka w przestrzeni też może się poruszać, na przykład spadać na jakąś inną galaktykę. Więc te efekty są trudne do oddzielenia, właściwie niemożliwe. Tyle tylko, że w przypadku odległych galaktyk te ruchy własne są znacznie mniejsze niż przesunięcie ku czerwieni związane z tym efektem kosmologicznego rozszerzania przestrzeni. W przypadku bliskich galaktyk to już nie jest takie oczywiste, dlatego że te dwa efekty mogą być porównywalne, więc w przypadku bliskich galaktyk zdarza się nawet, że one mają przesunięcie nie ku czerwieni, tylko w kierunku niebieskim, czyli tak jakby spadają na nas. I to jest właśnie efekt tego, że ich prędkość własna w przestrzeni jest ku nam i jest efekt z tym związany jest większy niż ten efekt rozszerzania się przestrzeni. No i właśnie z tego powodu w przypadku gwiazd tej metody nie da się zastosować, bo w przypadku gwiazd to gwiazdy są w naszej własnej galaktyce i one są jakby, galaktyka jest jakby oderwana od tego globalnego rozszerzania, bo to jest takie zapadnięte halo ciemnej materii. Tutaj jest taka troszeczkę wyrwa w przestrzeni, można powiedzieć. Dołek w przestrzeni. Mamy czas na jeszcze tylko jedno pytanie i znalazł się chętny, żeby je zadać. Dzień dobry. Chciałbym zapytać, czy obecnie próbuje się zbudować jakiś system monitorujący obiekty, które by mogły zagrażać naszej własnej Ziemi w najbliższej przyszłości? Tak, jak najbardziej. To jest zaskakujące, ale rzeczywiście faktem jest, że takich globalnych systemów nie ma. Natomiast do tego celu między innymi ma służyć to obserwatorium Very Rubin, o którym wspomniałam, dlatego że ono właśnie dzięki temu, że będzie obserwowało, tak omiatało w ciągu kilku dni całe południowe niebo, no to jest połowa nieba, nie całe niebo, ale na południowym niebie powinno dzięki temu tego rodzaju obiekty też wykrywać. I to rzeczywiście jest problem, który no cały czas jest, mamy na uwadze, to znaczy no nie my, bo to nie my płacimy za te wielkie przedsięwzięcia, ale to jest coś, co trzeba rozwiązać.
Może jeszcze jedno ostatnie pytanie zdążymy, ale krótkie bardzo proszę. Tak, króciutkie pytanie. Interesuje mnie taki artefakt. Pani profesor wspomniała, że jednym z parametrów fizycznych opisujących wszechświat jest czas. Pytanie do pana doktora Millera. Do mnie. W przestrzeni kwantowej, w teorii kwantowej czas nie istnieje. Czy można opisywać wszechświat bez czasu? Można. Są modele, które to robią. Tylko to jest dosyć niewygodne z punktu widzenia obserwatora. Ale tak. Tak, no ja też krótko odpowiem, że też mówienie, że czas nie istnieje w teorii kwantowej, to też jest trochę na wyrost. No bo w tej takiej mainstreamowej mechanice kwantowej jednak czas jest używany. Mechanika kwantowa, nawet ta współczesna, kwantowe teorie pola, one wszystkie sobie żyją w takiej płaskiej czasoprzestrzeni, w której jak najbardziej czas, taki rodem ze szczególnej teorii względności, istnieje. Więc związek tego czasu emergentnego w niektórych tutaj podejściach rodem z tych podstaw mechaniki kwantowej z tym czasem, o jakim my mówimy, gdy mówimy o wszechświecie, o czasie kosmologicznym, to mogą być zupełnie dwa różne czasy, które się tylko do pewnego stopnia przypadkiem tak samo nazywają. Ale nie chcę też w to głęboko wchodzić, ponieważ niestety czas właśnie nam się już tutaj kończy i tego akurat jestem pewien. Także jeszcze raz bardzo dziękuję pani profesor Agnieszka Pollo. Była również naszą gościnią. Bardzo dziękuję. A ja jeszcze dziękuję naszym partnerom, którymi są Małopolska Organizacja Turystyczna i Miasto Kraków. Bez nich Copernicus Festival Maszyna nie mógłby się odbyć. A Państwa zapraszam na kolejne wydarzenia w naszym festiwalu.